Cześć Wam, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na Saturnowy Przekaźnik Kronia. I jeszcze taka mała informacja dla Was. Jeżeli interesujecie się wydarzeniami polskiego community Warframe, ewentualnie ogólnie jakimiś aktualnościami, możecie je znaleźć po prawej stronie od Waszej mapy gwiezdnej, w tym panelu. Tutaj macie wszystkie informacje z forum, tak jak i na przykład tą najnowszą, gdzie w sobotę u mnie na Twitchu odbędzie się specjalna transmisja jako międzynarodowego partnera Warframe, czy też kreatora. Będą oczywiście łupy i nagrody do zgarnięcia. W tym panelu, zarówno w angielskiej, jak i w polskiej wersji, którą bardziej polecam, znajdziecie wszystkie informacje z forum, te właśnie takie bardziej ważne. Tak, a więc cóż Baro ma dla nas? Na początku widzimy nową ozdobę, myśliwiec Basilisk. Później mamy okaleczenie, czyli obrażenia tnące do naszych pistoletów, wysokie napięcie, czyli obrażenia elektryczne plus szansa statusu do karabinów, elektryczny nabój Prime, czyli obrażenia elektryczne do strzelb, postument Prime, boja łowczyni Zanuka, naramienniki, napierśnik, nagoleniki Katir Foros, kolczyki Katir Atmos dla naszego operatora, sajandanek Katir Raza, skórkę Anpu dla Kosturu, Ignisa Wraith, maskowanie genetyczne Nexus dla naszego kotka, tapeta Katir, skórka Immortal do Mirage, relikty A5 na Vasto Agvasto Prime, Laxion Vandal, Glyph Prismalotus, Ornament Podzielony Lot, czyli modyfikacja do łuku, robot Dumestos Katir, skórka Lemnas również do Kosturu, jak i oczywiście misja na pustynnego władcę Inarosa. A teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Na pewno elektryczny nabój Prime. Nie będą to te wyższe pułapy platynowe, ale pozwoli nam zarobić na choćby te pomniejsze wydatki, jak miejsce na nowe Warframe'y czy bronie. Później Ignis Wraith nie jest za dobrą opcją, ponieważ nieco starsze klany mają go w swoim wyposażeniu jako schemat, który był nagrodą za dość stary challenge, wyzwanie w starszym wydarzeniu. Laxion Vandal jak najbardziej, można kupić kilka sztuk. Relikty na Agvasto jak najbardziej, zawsze mamy jakieś akcji, a samo Agvasto również na pewno się sprzeda. Niestety ten baron nie jest zbyt dochodowy, ale dajcie znać, co o nim myślicie w komentarzu.